usuwanie zacięcia papieru w drukarkach serii HP Neverstop Laser 1000 i HP Laser NS 1020 oraz drukarkach wielofunkcyjnych serii MFP 1200 i MFP 1005. Kiedy na panelu sterowania pojawi się błąd o zacięciu papieru, usuń je. Jeśli włączone są kontrolki Uwaga, Papier i Wznów, sprawdź, czy zacięcie nie wystąpiło w obszarze podajnika. Jeśli włączone są kontrolki "Uwaga" i "Papier", sprawdź, czy zacięcie nie wystąpiło w obszarze bębna obrazowego. Wyjmij cały papier z odbiornika. Gdy drukarka jest włączona, odłącz kabel zasilający. Podnieś skaner, jeśli jest w drukarce, a następnie otwórz pokrywę górną. Przy wysuwaniu i wsuwaniu bębna obrazowego unikaj jego dotykania. Pociągnij rączkę, aby wyjąć bęben obrazowy z drukarki, a następnie odłóż go na bok. Zdejmij pokrywę podajnika, a następnie wyjmij z niego cały papier. Wyciągnij cały papier z wnętrza drukarki. Wsuń bęben obrazowy do drukarki. Zamknij pokrywę górną, a następnie opuść skaner, jeśli drukarka go ma. Ponownie podłącz kabel zasilający. Drukarka włączy się automatycznie. Jeśli nie, włącz ją. Włóż papier do podajnika bez przekraczania linii maksymalnego zapełniania. Wyreguluj ewentualne prowadnice, aby dotykały stosu papieru, a następnie ponownie zainstaluj pokrywę podajnika. Zaczekaj, aż drukarka będzie bezczynna i nie będzie generować dźwięków, a następnie ponownie wydrukuj dokument. Jeśli nadal występują problemy, oddaj drukarkę do naprawy. Skontaktuj się z HP w sprawie opcji naprawy i gwarancji.